Śniadanie w Trójce. Zaprasza Beata Michniewicz. Dzień dobry, zapraszają również Michał Kukawski, Michał Jakubik i Stanisław Perzyna. A nasi goście to w studiu minister Paweł Szrot, szef gabinetu prezydenta Andrzeja Dudy. Dzień dobry, pani redaktor, szanowni słuchacze, dzień dobry. Poseł Paweł Kowal z Koalicji Obywatelskiej, był wiceminister spraw zagranicznych na przystanku w drodze do Radomia na konwencję Platformy Obywatelskiej. Dzień dobry. Dzień dobry. I na łączach posłowie Maciej Gdula z Nowej Lewicy, klub Lewicy. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Oraz Bartosz Kownacki z Prawa i Sprawiedliwości, były minister obrony, a teraz świeżo mianowany pełnomocnik okręgowy partii w Inowrocławiu. To jeden ze znaków chyba świadczących o tym, że przygotowania do wyborów parlamentarnych ruszyły pełną parą. Wczoraj wyjęłam ze skrzynki na listy ulotkę informacyjną jednego z posłów Prawa i Sprawiedliwości ze zaproszeniem do biura poselskiego, więc może się wybiorę. Dzień dobry, witam serdecznie. Zapraszam również do siebie do Inowrocławia. Proszę panów, na poniedziałek prezydent Andrzej Duda zwołał posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego. Panie ministrze, czy chodzi o przekazanie partyjnym liderom tego, czego nie da się powiedzieć na konferencji prasowej, bo nie jest do końca jawne? Pani redaktor, może w jakimś stopniu na pewno tak. Chodzi też o rozszerzenie tej informacji, która była przekazywana publicznie. Pan prezydent też ma swoje przewidywania, ma wiedzę co do trybu, co do terminów realizacji tych postanowień, tych deklaracji, co do doprecyzowania tych deklaracji, bo przypominam, że padło kilka bardzo ważnych deklaracji, w tym ta niezwykle ważna, przyjęta na postulat Polski, na wniosek prezydenta Andrzeja Dudy, czyli wsparcia, szczególnego wsparcia tych krajów, które właśnie w szczególny sposób wspierają Ukrainę. To wszystko będzie omawiane na poniedziałkowym posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa Narodowego. Będzie też z pewnością dyskusja na temat praktycznej strony realizacji tych postulatów. Mamy w studiu jeszcze jednego gościa, dużego owada. Czuję się trochę niepewnie. Być może państwo też zobaczą tego dużego owada. Mam nadzieję, że nie będzie zabierał głosu i nie będzie nam specjalnie tu przeszkadzał. I że nie jest to groźny owad, tylko jakaś świeżo obudzona ćma. Poseł Maciej Gdula, czy Lewica ma jakieś wątpliwości co do rezultatów szczytu, czy jakieś szczególne pytania do prezydenta? No, przede wszystkim jesteśmy zdziwieni, że Rada będzie się odbywać po szczycie. No, naturalne byłoby, żeby spotkać się przed szczytem i ze wszystkimi stronami sceny politycznej porozmawiać o tym, jakie są polskie postulaty, jakie są pomysły negocjacyjne, na czym komu w Polsce zależy. I prezydent powinien to uwzględnić w swoich kalkulacjach, w swoich strategiach. Więc to spotkanie no jest takie, no dobrze, że się odbywa. Jasne, że też warto porozmawiać ze zamkniętymi drzwiami o tym, jaka była atmosfera, co się usłyszało, czego nie można mówić rzeczywiście publicznie. A natomiast... pan ma jakieś szczególne pytania oprócz tego, dlaczego, panie prezydencie, pan nie zwołał tego posiedzenia wcześniej? No, znaczy to już się stało. No. Myślę, że chodzi o to, że w ogóle obóz władzy wysyła taki przekaz do społeczeństwa, że on nie potrzebuje opozycji. Opozycja tylko przeszkadza, opozycja jest totalna, nie ma żadnych konstruktywnych pomysłów. Panie pośle, a opozycja zgłaszała wiele postulatów i Platforma, i Polska 2050, na Lewicy mówiliśmy. Ale jakieś postulaty o tym, na ten szczyt w Madrycie? No, ja na przykład żałuję, że na szczycie w Madrycie, tak się zrymowało, nie rozmawiano zbyt wiele o konsekwencjach militaryzacji społeczeństw dla demokracji. No już jedna rzecz stała się taka dość niepokojąca, że za cenę dogadania się z Turcją w sprawie wejścia Szwecji i Finlandii do NATO, kraje europejskie odpuściły kwestię kurdyjską. Opuściły kwestię, no też powiedzmy sobie szczerze, no praw człowieka w Turcji. To jest bardzo wysoka cena. Dlaczego odpuściły? No, to jest bardzo prawdopodobne. Mówi się o tym, że jest jakaś lista działaczy kurdyjskich, którzy być może zostaną wydani do Turcji. To są na razie niepotwierdzone informacje. No to może będzie okazja o tym porozmawiać. Może pan prezydent będzie miał jakieś informacje. Paweł Kowal, najwięcej wątpliwości co do ustaleń tego szczytu, co do tego, czy on jest sukcesem także dla Polski, wyrażał i to w sposób taki bardzo zdecydowany. Donald Tusk powiedział, że Polska miała bardzo mało ambitne cele, jeżeli ministrowie prezydency mówią, że wszystkie zostały zrealizowane i że w ogóle jesteśmy zbyt mało podmiotowi. Jakie jest pana zdanie na temat ustaleń tego szczytu i roli Polski? Polska ma faktycznie szczególną sytuację. Tym razem ma bardzo mocne karty negocjacyjne, więc słabości ustaleń to za mało wojsk natowskich w Polsce, za małe wzmocnienie flanki wschodniej. Mocniejszy akcent to zjednoczenie polityczne Zachodu, które było widać. Ja bym do tego dołożył także za mało nacisku na współpracę z trzema państwami, które w 2008 roku nie dostały membership action plan. No Ukraina wiadomo w jakiej jest sytuacji, ale gdzieś na boku zostaje Gruzja i Mołdawia, szczególnie Gruzja ze względu na kwestie bezpieczeństwa na Kaukazie zasługuje na to, by udzielić jej większej uwagi i by dostała mocne sygnały wsparcia, a także współpracy. Bo Gruzja jest jednym z tych państw, które spoza NATO w największym stopniu kontrybują właściwie do wszystkich misji natowskich. Plusem całej sytuacji jest to, że Stany Zjednoczone wyraźnie wyprzedzają NATO jako organizację w zaangażowaniu w wojnę i we wsparcie Ukrainy, ale także Polski, bo tak jak podkreślam, początkiem tej rozmowy i końcem powinno być przypomnienie sobie, że dzisiaj Polska ma szczególny tytuł do tego, żeby współdecydować, określać warunki zarówno w NATO, jak i w Unii Europejskiej ze względu na nasze zaangażowanie i położenie geograficzne. I nie odniósł się pan do słów Donalda Tuska. Czy pan jest również taki... Ale ja wszystko precyzyjnie powiedziałem. Tak, gdzie ale... jest za mało, czego oczekujemy, więc nie wiem, co mogę jeszcze dodać. No mógłby pan to skwitować właśnie jakimiś określeniami. Czy rzeczywiście Polska jest zbyt mało podmiotowa i cele były mało ambitne? No powiedziałem dokładnie, gdzie trzeba rozwinąć, gdzie chcemy więcej. Precyzyjnie się nie da, a ogólnie mówiąc, Polska powinna w dużo większym stopniu wpływać na decyzje wspólnoty, zarówno NATO, jak i Unii. I podstawowy problem polega jednak na tym, że rząd zdegradował nasze relacje z instytucjami europejskimi, stale uderza w nasze relacje z zachodnimi sojusznikami ze względu na wewnętrzne jakieś gierki, a trzeba się skupić na sprawach strategicznych, najważniejszych bezpieczeństwa. No i to by nam dało dużo lepsze efekty, zarówno jeżeli chodzi o tę platformę NATO, jako organizację międzynarodową, ale także jeżeli chodzi o Unię Europejską, bo pamiętajmy, że w Unii Europejskiej kwestie bezpieczeństwa też zaczynają odgrywać pierwszorzędną rolę, będą najważniejszą sprawą. Zarówno kwestie bezpieczeństwa w rozumieniu ściśle militarnym, ale też jest taki drugi filar bezpieczeństwa, o którym się mówi coraz więcej, czyli bezpieczeństwo zdrowotne. Tu również mamy dużo do zrobienia. Poseł Bartosz Kownacki, jak pan ocenia rezultaty szczytu określanego jako przełomowy i historyczny? Czy rzeczywiście on był przełomowy i historyczny? Bo pomimo dobrych ocen, część ekspertów uważa, że te oceny są nieco na wyrost, ponieważ część ustaleń stoi pod znakiem zapytania, szczególnie te przedstawione wcześniej przez Jensa Stoltenberga, że trudno będzie je zrealizować. O tych 300 tysiącach żołnierzy na przykład w siłach szybkiego reagowania. Właśnie, panie redaktor, po pierwsze my do tej pory w miarę, mówiliśmy przynajmniej przez ostatnie miesiące, w miarę jednym głosem w ramach całej klasy politycznej o sytuacji na wschodzie Ukrainy i naszej sytuacji bezpieczeństwa. I cenię sobie pana ministra Kowala, że mimo wszystko nie jest tak radykalny w tych słowach, które wypowiada jak pan Donald Tusk. Bo pewnie zawsze można uzyskać coś lepiej, można coś zrobić też gorzej, ale Donald Tusk to mówił z jednego prostego powodu. On obliczył, że dla niego zgoda narodowa i rzeczywiste sukcesy Prawa i Sprawiedliwości w sektorze bezpieczeństwa. Przypomnę, mam nadzieję, że będziemy dzisiaj rozmawiali o tym, mur na granicy, polskiej granicy wschodniej, który miał nigdy nie powstać, miał być rozkradziony, argumenty, które były i głosowanie posłów Koalicji Obywatelskiej w tej sprawie. Ten mur jest, w jakimś sensie chroni Polskę przed tą wojną hybrydową, którą zafundował Putin z Łukaszenką. Donald Tusk nie może znieść tego, że Prawo i Sprawiedliwość jest skuteczne i dlatego używa takich argumentów. I to jest bolesne, bo ten człowiek w tym, co robi, jak destrukcyjnie działa na polską politykę, powinien wylecieć z niej raz na zawsze. Powinno przyjść inne pokolenie polityków, bo to jest niebywale szkodliwe. To tyle, jeżeli chodzi o narrację Donalda Tuska. Teraz tak, że ten szczyt jest naprawdę sukcesem. Po pierwsze, z mojego punktu widzenia, obecność Finlandii i Szwecji. Mówimy o większej ilości wojsk na flance wschodniej, teraz już flance północno-wschodniej. No to jest naprawdę z punktu widzenia Polski no zupełnie inna geografia bezpieczeństwa. Obecność tych dwóch państw w sojuszu i naprawdę liczba wojsk, która popatrzeć, jeżeli one zostaną włączone, skutecznie mogących odeprzeć atak rosyjski i wesprzeć ewentualnie, gdyby ten atak gdzieś nastąpił, to jest naprawdę gigantyczna zmiana i to jest pierwsza kwestia. Druga sprawa, pani powiedziała o wojskach szybkiego reagowania, 300 000, to jest naprawdę duża liczba, nie wiem czy możliwa, dlatego że i to nie jest problem złej negocjacji Polski, braku podmiotowości, jakby chciał Donald Tusk, rozumiem, że trzyma za to kciuki, tylko niestety pewnej jakości bezpieczeństwa w Europie, a też w pewnym sensie w Stanach Zjednoczonych, bo kiedy mówimy o tym, że chcielibyśmy, żeby było więcej wojsk, to jeden z powodów tego, że tych wojsk także w Polsce nie ma więcej, jest rozbrojona Europa i wbrew pozorom także Stany Zjednoczone, bo kiedy mówimy o dostawach sprzętu na Ukrainę, dostawach sprzętu do poszczególnych państw paktu, czy nawet szerzej, to jest problem nawet w firmach amerykańskich, bo one nie były przygotowane na takie zapotrzebowanie. Nie mówię o amerykańskich, tak samo w firmach europejskich i przestawienie się na taką produkcję de facto wojenną będzie niestety trwało. To jest pierwsza kwestia. Druga sprawa też braku obecności wojsk i tu też trzeba spojrzeć na analityków. 7 lat temu mieliśmy kilkuset żołnierzy, teraz mamy około 10 000 żołnierzy amerykańskich, to jest 10% tych żołnierzy, którzy są w Europie. To jest dużo, a nie ma ich więcej właśnie ze względu na to rozbrojenie Europy, rozbrojenie Stanów Zjednoczonych, ale także dlatego, że Stany Zjednoczone i zasadnie tu można w tej całej trudnej sytuacji trochę uspokoić naszych rodaków. Amerykanie nie oceniają, że w przeciągu najbliższych miesięcy Rosja była zdolna do ataku na któreś z państw flanki wschodniej. Po prostu wojna na Ukrainie i problemy, które tam są, powodują, że taki klasyczny atak pełnoskalowy nie jest możliwy i też gdyby to zagrożenie było większe i realne, Amerykanie jako jedyni przewidzieli wojnę na Ukrainie z dużym wyprzedzeniem. Europa nie chciała tego słuchać. Na pewno też to zaangażowanie byłoby nieco inne. Przy wszystkich ograniczeniach, które wynikają właśnie z trudności paktu i poszczególnych państw. W każdym razie te 300 000 wojsk to jest taki plan na do końca roku, zdaje się, jeśli dobrze zapamiętałam. No bo przecież te wojska muszą być przydzielone, że tak powiem, przez natowskie państwa do tych formacji szybkiego reagowania, więc to musi troszkę potrwać. Pani redaktor, ja tylko chciałem Dobrze, proszę bardzo. Właśnie ja chciałam zapytać pana, jakie były w końcu polskie oczekiwania i czy rzeczywiście zostały w pełni zrealizowane? Czy mogliśmy oczekiwać więcej, tak jak uważa pan Donald Tusk chociażby, ale nie tylko on? Pani redaktor, zawsze można oczekiwać więcej. Wszystkie postulaty zostały spełnione i w zakresie militarnym i politycznym Rosja została uznana za przeciwnika NATO. Przypominam, że do tej pory była partnerem. I chciałem się tylko krótko odnieść do stwierdzeń, które tutaj padły. Chciałem uspokoić pana posła Kowala. Szczyt zajmował się tematyką wsparcia Ukrainy z aktywnym udziałem pana prezydenta. NATO będzie dalej wspierało Ukrainę w sensie militarnym, sprzętu militarnego, jak i politycznym. Pan prezydent jest też wielkim orędownikiem i przyjacielem Republiki Mołdawii, również Gruzji, chociaż tutaj sytuacja geostrategiczna jest trochę bardziej skomplikowana. Pan poseł, profesor Gdula przeciwstawił tutaj w swojej wypowiedzi militaryzm demokracji. Ja tylko chciałem przypomnieć, że Ukraina militarnie teraz broni demokracji, więc tutaj nie ma żadnej sprzeczności. To jeszcze jedno pytanie. Nie wiem, który z panów jest w stanie na to odpowiedzieć. W jaki sposób te siły szybkiego reagowania zareagowałyby i rzeczywiście, czy zdążyłyby w ciągu 2 tygodni, jeśli któreś z państw natowskich naszego regionu zostałoby zaatakowane? Może pan Bartosz Kownacki, jako były wiceminister obrony. Panie redaktor, to jest bardzo trudne pytanie. Oczywiście zależy, w jakim stanie byłyby te wojska, jak byłyby przygotowane. Jaka byłaby determinacja polityczna? Oceniało się, że tak powiedzieć, że się w tym zakresie nie zmieniło, że 2 tygodnie do miesiąca to jest czas, kiedy takie wojska mogłyby skutecznie zacząć działać, więc to nie zmienia faktu, że państwa flanki wschodniej muszą być same dobrze przygotowane, żeby zdążyć powstrzymać przynajmniej pierwsze uderzenie, jak również no, obecność wojsk sojuszniczych tutaj na miejscu też ma znaczenie, więc no, strategicznie można powiedzieć, że trzeba mieć możliwość perspektywy do miesiąca obrony na tym terytorium, żeby te wojska zostały uruchomione. Tak przynajmniej było wcześniej zakładane. Podejrzewam, że to się niewiele zmieniło. A co panowie powiedzą, to pytanie może do pozostałych gości, na temat takiej oceny szczytu, zgodnie z którą właściwie Ukraina pozostała osamotniona. Czytałam w jednej z gazet taki komentarz, że sama Ukraina niewiele uzyskała. Moim zdaniem to się troszkę już zdezaktualizowało po informacjach na temat kolejnej pomocy amerykańskiej, chociaż jest to pomoc amerykańska, a nie natowska. Paweł Kowal. No, tutaj doszliśmy wreszcie do tej precyzji, która jest konieczna, żeby wyjaśnić, jakie są wątpliwości Donalda Tuska, jakie są wątpliwości moje i myślę, że wielu osób. Kluczem było, żeby zwiększyć stałą obecność wojsk NATO na terytorium Polski i innych państw flanki. Te 300 tysięcy natomiast to są wojska, które, mówiąc tak najprościej, będą w dyspozycji państw członkowskich i ich uruchomienie, włączenie do ewentualnej walki zajmie sporo czasu i nie wiemy też, w jakim zakresie realnie to się stanie. I dlatego, jeżeli chodzi o kwestie wojskowe, my mówimy więcej. Mamy prawo chcieć więcej i mamy prawo mobilizować obóz władzy i to jest nie tylko nasze prawo, ale też nasz obowiązek. I trzeba, żeby się wszyscy z obozu władzy odzwyczaili oczekiwania od nas braw. To jest wojna, to są poważne zagadnienia bezpieczeństwa, strategiczne zagadnienia i my nie będziemy bili braw władzy, tylko będziemy pokazywali, co trzeba jeszcze zrobić, bo my jesteśmy od tego i trzeba się po prostu z tym oswoić, sensownie na to odpowiadać precyzyjnie i będzie dobrze. Jeżeli chodzi o zaangażowanie NATO na zewnątrz, blokującym był Orban. No nie udajmy, że tego wszyscy nie wiedzą, bo słyszeliśmy jego wypowiedzi, bo on stara się ograniczyć zdolności NATO, dlatego że działa na rzecz Rosji. Taka jest prawda. Działa na rzecz Rosji zarówno w Unii, jak i w NATO. I to było wyraźne przed tym szczytem. On ma swoją metodę. Zanim wchodzi na salę, już mówi, czego nie zrobi. Inni go nawet już nie pytają. I w ten sposób on obniżył możliwości, politycznie obniżył możliwości kolejnych decyzji natowskich. Musimy być na to przygotowani. Ale po co Orban jest w NATO, jeżeli chce osłabić sojusz, w którym jest? No, sojusz obronny. Ale dzisiaj wszyscy ludzie, którzy mają poukładane we łbie, zastanawiają się, po co on jest w NATO, po co on jest w Unii, dlatego że on właściwie na każdym możliwym poziomie, szczeblu i forum stara się obniżyć możliwości Zachodu i zwiększać szanse w tej rozgrywce, szanse rosyjskie. I stąd bierze się to, co pani redaktor powiedziała, że widząc, że te rezultaty szczytu natowskiego są połowiczne, coś się udało, coś się nie udało, dla nas te najważniejsze sprawy to są sprawy flanki, tutaj poszło słabo, no to w takim razie Stany przyspieszyły swoje działania i to jest z punktu widzenia całości dobrze, ale z punktu widzenia oceny sytuacji w NATO, no bardzo źle, dlatego że widzimy, że są poważni blokujący. Poszło słabo, jeśli chodzi o sprawy flanki? Nie uważam tak. Flanka została wzmocniona. Nie chodzi tutaj tylko o Polskę. Przypominam o dowództwie, o Centrum Dowodzenia V Korpusu, ale też kraje bałtyckie, które z jednej strony zostały zabezpieczone strategicznie przez przyjęcie Szwecji i Finlandii. Z drugiej strony zapewniono zwiększenie obecności militarnej sił NATO. Również Polski. Członkostwo w NATO to jest wielostronne zobowiązanie. Polska będzie bronić terytorium swoich sojuszników. Sojusznicy będą bronić terytorium Polski. Tak, do tego to się sprowadza. Ja tylko chciałem powiedzieć, że jedno zdanie. Chciałem tylko powiedzieć, że siły państw NATO się mierzy siłą militarną i zaangażowaniem militarnym tych państw. Z tego punktu widzenia Węgry w NATO znaczą dużo mniej niż w Unii Europejskiej, gdzie są też wykorzystywane przez inne kraje do takiego zastępczego reprezentowania stanowiska niekoniecznie zdecydowanego wobec Rosji. Chciałam tylko powiedzieć, że mam nadzieję, że realizacja artykułu 5 w przypadku najgorszego, czyli ataku na państwo członkowskie, nie będzie wyglądało tak, jak to kiedyś opisywał. Ja to ciągle powtarzam, bo bardzo mi to utkwiło w pamięci. Minister Witold Waszczykowski, był minister spraw zagranicznych, wtedy jako minister mówił, że może być tak, że NATO wyśle SMS, trzymajcie się, modlimy się za was, albo coś w tym rodzaju, bo chodzi o jakąś reakcję. Ten artykuł 5 nie jest tak sformułowany, żeby nie dawał pola do jakiegoś manewru. Maciej Gdula jeszcze w tej sprawie? Tak, zacznę od Orbana. No, Orban dla Putina jest dobrym i korzystnym partnerem tylko w NATO i w Unii Europejskiej. Gdyby był poza, no to straciłby połowę swojego uroku. I Putin i Orban o tym wiedzą, więc on nie wyjdzie tak długo, jak te instytucje będą solą wokół Putina. To pierwsza sprawa. Druga rzecz to jest kwestia obecności stałej wojsk NATO w Polsce. I to jest rzeczywiście sprawa złożona, bo z jednej strony istnienie takich stałych baz to jest wyraźny sygnał w stronę Rosji, że to jest terytorium, którego NATO będzie bardzo konsekwentnie bronić, choćby ze względu na istnienie tych baz. Ale z drugiej strony coś, co jest, powiedzmy, dla nas bardziej uspokajające, to jest to, że ostatnia kampania rosyjska na Ukrainie, ten atak na Ukrainę, on pokazał bardzo wyraźnie, że nie ma możliwości zorganizowania szybkiej wojny. Przynajmniej takiej wojny z użyciem sił pancernych, z użyciem bardzo dużej ilości sprzętu, wojska. Rosja się przygotowywała mniej więcej pół roku do tego ataku. I w tym sensie zaczęło się mówić o tym, że tam jest większa rotacja, ściąganie sprzętu i tak dalej. Jeżeli weźmiemy to pod uwagę i mamy te 300 000 wojska NATO, które będzie miało konkretne zadania na tej flance wschodniej i będzie mogło tutaj dotrzeć w przeciągu miesiąca, no to nie mówimy o tym, że będziemy przez miesiąc musieli bronić się sami, tylko od razu będziemy jako NATO częścią planu obronnego wobec Rosji, która też nie będzie mogła działać szybko. Więc tutaj nie powinniśmy, moim zdaniem, uważać, że to jest jakieś wielkie fiasko, nieobecność wojsk NATO w Polsce. Wielkim sukcesem natomiast jest obecność Finlandii i Szwecji. No i chyba ważne jest to dowództwo amerykańskiego korpusu w Poznaniu. Tak, oczywiście. To jest też taki widoczny, symboliczny bardziej, ale jednak znak tego, że Polska jest ważnym krajem i że NATO będzie bronić flanki wschodniej, że to jest dla niej kluczowy dzisiaj teren. Więc tutaj ja mam mniej krytyczne zdanie niż Paweł Kowal. To znaczy jeszcze jedno, jeśli chodzi o dowództwo korpusu, nie wyobrażajmy sobie tego jako generała i kilkunastu członków jego sztabu, to jest tak naprawdę około 1000 ludzi. Stała baza, logistyka, centrum dowodzenia, rodziny tych żołnierzy, zaangażowanie emocjonalne w obronę Polski, to do tego się sprowadza. To jeszcze jedna sprawa... Jeżeli masz, panie redaktor, to bo to samo, co powiedział minister Szrot, tak dowodzi od tego, że te wojska będą zwiększane w Polsce, dlatego że nie tworzy się dowództwa tylko po to, żeby dowodziło same sobą, tylko w perspektywie ta ilość wojsk amerykańskich po prostu w Polsce będzie większa. Nie jest możliwa, i to powiedziałem, i tak by trudno, dziwię się, że minister Kowal tego nie rozumie, nie jest ona większa z dnia na dzień, bo też możliwości Stanów Zjednoczonych w tym zakresie są bardzo ograniczone i cieszę się, że lewica potrafi to racjonalnie dostrzec. Natomiast też, drodzy państwo, no, wieszamy tutaj psy na Orbanie. Ja nie jestem zwolennikiem tego, co on robi. Popełnia duży błąd w perspektywie także samych Węgier. Ale to nie jest tylko, i tu zostało to powiedziane, to nie jest tylko kwestia polityki Orbana. Co robią Niemcy? W jakiej sytuacji została postawiona ostatnio Litwa, która małe państwo, frontowe można powiedzieć, tu jest zagrożone wprost ze strony rosyjskiej, potrafi realizować postanowienia, które wspólnie w Europie podjęliśmy, po czym są podejmowane zabiegi, żeby tą Litwę pozostawić samą sobie i tak naprawdę ośmieszyć. No więc tak, Viktor Orban jest wykorzystywany, panie pośle, na przykład przez pana Scholza, żeby załatwić swoje sprawy. Panie pośle, chyba jakiś tutaj przełom nastąpił, ponieważ Olaf Scholz pierwszy zadeklarował 15 000 wojska do tego korpusu, do tych sił szybkiego reagowania. Nie zareagowania, tylko reagowania. Także być może coś się zmienia. Proszę pan, taka jedna drobna sprawa, chciałabym poprosić o krótki komentarz, bo nie chciałabym, żeby to zupełnie tak zostało. Do wypowiedzi pana ambasadora Melnika w Berlinie, ambasador ukraiński, relatywizował w swoim wywiadzie, jakiego udzielał, sprawę win, odpowiedzialności Stefana Bandery oraz Ukraińców UPA za zbrodnie na Wołyniu, na zbrodnie na Żydach i zbrodnie na Polakach. MSZ ukraińskie odcięło się od tej wypowiedzi. Zbigniew Rau, polski minister, wyraził zadowolenie, że tak szybko to zrobiło. Natomiast to jest taki wątek, który się tli i który także przeszkadza być może w intensywnej pomocy Polski Ukrainie, chociaż i tak ona jest bardzo duża i intensywna, ale podskórnie tli się coś i ja to wiem. To się pojawia także w komentarzach. Czy te sprawy kiedyś zostaną jakoś, nie wiem, czy w ogóle pan Melnyk powinien, jeżeli się MSZ od niego odcina, to może on powinien przestać być ambasadorem. Czy te sprawy będą jakoś, przestaną stanowić jakąś sprawę kontrowersji pomiędzy Polakami a Ukraińcami? Paweł Kowal. Pewnie czas to zmieni, bo dzisiaj widzimy, że też ta legenda niepodległej Ukrainy będzie budowana, ten mit taki w pozytywnym rozumieniu niepodległej Ukrainy będzie budowany już nie tylko w oparciu o Petlurę czy niestety Banderę, ale będzie budowany właśnie przez doświadczenia obecnej wojny, przez Azow, Mariupol i to jest jasne. I tutaj pan Melnyk nie wygra z historią. A jeżeli chodzi o sprawę zasadniczą, to znaczy sprawę naszego stosunku do ludobójstwa, to jest kwestia wiarygodności Ukraińców, Polaków, wszystkich. Jasne, krótkie, twarde stanowisko, niezależnie od tego, kiedy w historii i kto. Jasne, proste stanowisko. To, co powiedział Melnyk, oburzające i powinna być reakcja. Ja uważam, że na pewnym etapie nawet mocniejsza. Jeżeli to znaczy dzisiaj, wie pani, jeżeli dzisiaj chcemy pokazać w pełni zbrodnię Putina całemu światu, to nie możemy relatywizować innych zbrodni, które działy się w historii, były zbrodniami wojennymi. I to jest kwestia naszej prawdy. No tak, on powiedział, że on to robił dla niepodległej Ukrainy i naszej skuteczności. Nikt, kto morduje ze względu na narodowość i ma cel unicestwienia jakiegoś narodu, czy to w skali globalnej, czy w skali jakiejś lokalnej, nie może się czuć wolny od potępienia i będzie potępiony. Maciej Gdula? Nie unikniemy tego, żeby mówić prawdę o przeszłości, ale też musimy wziąć pod uwagę, że przeszłość, trudna przeszłość w relacjach polsko-ukraińskich jest wykorzystywana dzisiaj bardzo mocno przez Putina. Putin cały czas straszy tym, że Polacy chcą wrócić na zachodnią Ukrainę, że w naturalny sposób Ukraińcy są wrogami Polaków. Też musimy pamiętać, żeby nie rozkręcać tych emocji, ale jednocześnie potrzebne są takie reakcje ucinające i bardzo dobrze, że ukraiński MSZ odciął się od tych słów, wysyłając wszystkim swoim dyplomatom i tak naprawdę politykom ukraińskim sygnał, że to nie jest sprawa, która powinna być dzisiaj rozgrywana politycznie, że to jest kwestia, do której warto wrócić w spokojniejszym czasie. I moim zdaniem no tutaj Ukraina też powinna zająć jasne stanowisko, bo jedna rzecz to są aspiracje niepodległościowe, ale druga rzecz to jest sposób ich realizacji. I moim zdaniem też nie ma zdrowego narodu, który buduje swoją niepodległość, swoją autonomię, swoją tożsamość na nienawiści. I stąd też potępienie tych zbrodni na Wołyniu, przyznanie, że one były złem, no jest ważną częścią budowania pozytywnych relacji. No, zbliża się rocznica krwawej niedzieli. Zobaczymy, co się będzie wtedy działo. Paweł Szrot? Pani redaktor, wypowiedź ambasadora Melnyka była skandaliczna, niedopuszczalna, niezgodna z prawdą historyczną, to jest oczywiste. Jeśli chodzi o szybką reakcję ukraińskiego MSZ-u, ministra Kulieby, zdystansowanie się od tych słów, nie wchodząc tutaj na zaplecze kuchni dyplomatycznej, pan prezydent nie był w tej sprawie bierny. Taka reakcja została szybko uzyskana. To dobrze. Może wejdźmy w tę kuchnię. Nie, to jest kuchnia dyplomatyczna. Kuchnia dyplomatyczna ma to do siebie, że pozostaje tą kuchnią, która jest za szczelnie zamkniętymi drzwiami. Natomiast pan prezydent, wspierając Ukrainę bardzo konsekwentnie i zdecydowanie, zawsze będzie bronił tutaj prawdy historycznej i pamięci o ofiar Wołynia. Oczywiście też trzeba sobie zdawać sprawę, że te kwestie, które ciągle między naszymi narodami bratnimi leżą, są wykorzystywane przez naszych wrogów w tym momencie wprost przez Putina i propagandę kremlowską. Bartosz Kownacki. Że po pierwsze musimy mieć świadomość, że bez względu na to, jak idiotycznie któryś z polityków Ukrainy czy w ogóle obywatele Ukrainy, co będą myśleli, to my musimy wspierać Ukrainę, bo to jest w naszym interesie. My bronimy, pomagamy Ukrainie w utrzymaniu niepodległości, dlatego że to gwarantuje nam niepodległość Polski i bezpieczeństwo Polski, bez względu na to, jakie są oceny historyczne, bez względu na to, co oni mówią. Druga rzecz, i mam nadzieję, że tu my się wszyscy zgadzamy, i trzeba to uświadomić społeczeństwu, że jedną rzeczą jest prawda historyczna, pamięć o tym, co się wydarzyło, ale drugą rzeczą jest to, że Ukraina, nieważne jaka jest dla nas, niepodległa jest dla nas wartością. Druga kwestia, i tu też się chyba wszyscy zgadzamy, bo wszyscy to państwo powiedzieliście, skandaliczne, idiotyczne wypowiedzi pana ambasadora. Ja muszę powiedzieć, że w przeciągu ostatnich 4 miesięcy nie było na Ukrainie osoby, która bardziej by zaszkodziła bezpieczeństwu Ukrainy niż pan ambasador, dlatego że niestety te słowa będą wykorzystywane przez rosyjską agenturę i będą pobudzane w polskim społeczeństwie do tego, żeby to zaangażowanie było mniejsze na rzecz Ukrainy. Dlatego powiedziałem na wstępie, że bez względu na to, kto co powie, my musimy o niepodległą Ukrainę walczyć. No i trzecia sprawa bardzo ważna dla nas wszystkich, dla naszej dyplomacji, ale dla nas wszystkich. Niestety te sprawy, które są bolesne w naszej historii, te, które nie zostały do tej pory rozwiązane, muszą być rozwiązane i nie może być tak, że one zostaną tylko i wyłącznie odłożone, bo jeżeli je odłożymy gdzieś na bok, to niestety będą na Ukrainie wracały. Więc to jest dobry czas, żeby także, oczywiście piłeczka to jest w dużej mierze po stronie Ukrainy, co nie znaczy, że my nie powinniśmy wywierać presji. Te sprawy raz na zawsze przeciąć, załatwić i rozwiązać. Patrzyłam tutaj w agencjach, czy nie ma jakiejś informacji o dymisji pana Melnika, ale albo się nie dopatrzyłam, albo rzeczywiście nie ma. Proszę panów, dwie wiadomości z Unii Europejskiej przyniósł tydzień, jedna dobra, druga no nie tak bardzo dobra. Ta pierwsza dobra to, że komisarz do spraw spójności i reform przyjechała do nas ogłosić przyjęcie nowej umowy partnerstwa dla Polski. W ramach polityki spójności Polska będzie mogła pozyskać 76 miliardów, no a druga wiadomość gorsza to, że ta sprawa pieniędzy z KPO nie jest zamknięta i potwierdziła to też Ursula von der Leyen. Najpierw powiedziała to Wera Jourowa i pan tutaj się od tego odcinał, powiedział, że pan, znaczy nie odcinał się pan, tylko pan mówi, że się pan z nią nie zgadza, no ale okazuje się, że jakieś wątpliwości są. Pani Ursula von der Leyen mówi, nowe prawo nie daje sędziom możliwości kwestionowania statusu innego sędziego bez ryzyka bycia pociągniętym do odpowiedzialności dyscyplinarnie. Ten warunek jest wymagany, więc ta kwestia musi być nadal rozwiązywana zgodnie ze zobowiązaniami, co odblokuje pierwszą wypłatę, to jak teraz można to rozwiązywać zgodnie ze zobowiązaniami, kiedy już ustawa uchwalona. Pani redaktor, ja się nie zgadzam z panią komisarz Jourową. Pan prezydent też uważa oczywiście, że... No tak, a jeszcze Ursula von der Leyen. Która właściwie mówiła może w innym tonie, w innym stylu, ale o podobnych wątpliwościach. Pan prezydent również uważa, że założenia jego ustawy są zbieżne z tymi tak zwanymi kamieniami milowymi w obszarze wymiaru sprawiedliwości. Ja mówiłem wielokrotnie o tym... Pani redaktor, ja wielokrotnie mówiłem... Nie dogadano? Ja mówiłem wielokrotnie o tym, że ten kompromis, a przypominam, kompromis polega na tym, że obie strony dyskusji czynią ustępstwa, rezygnują z części swoich postulatów. Ten kompromis będzie miał wrogów i w kraju, i za granicą. Będą próby, żeby go naruszyć, wręcz zniszczyć. Ja nie rozumiem, szczerze powiedziawszy, myślę, że pan prezydent też nie rozumie, no, że jeśli są jakiekolwiek... Ursula von der Leyen chce go zniszczyć? Sama rozmawiała z prezydentem? Pani redaktor, nawet jeśli są jakieś wątpliwości, ja nie rozumiem, dlaczego one są prezentowane w formie publicznej. Można było wcześniej o tym dyskutować i dyskutowano oczywiście wszystkie te wątpliwości, wyjaśniano na bieżąco w ramach też prac nad ustawą. Pani redaktor, powtarzam, ustawa prezydencka wypełnia wszystkie tak zwane kamienie milowe z obszaru wymiaru sprawiedliwości. Króciutko pozostali panowie. Co teraz? Paweł Kowal. Co na takie diktum? Każdy Polak ma prawo do dobrze funkcjonującego systemu sprawiedliwości. Obóz władzy nie dotrzymał słowa. Statystyki, twarde statystyki pokazują, że namieszali, narobili zamieszania za granicą, a Polak idzie do sądu i czeka dłużej. I do tego jeszcze traci pieniądze, dlatego że w związku z tymi zabawami, które przed chwilą zreferował minister Szrot, tak naprawdę do Polski nie przychodzą te pieniądze. Ale zabawami? No to są zabawy, wie pani, przecież to wiadomo, że nie chodzi, przecież to każdy rozumie, kto się tym zajmuje, że to są gry pomiędzy partiami politycznymi czy środowiskami w PiS-ie, a prezydentem. Prezydent próbuje coś tam to poskładać, nie jest w stanie, bo stale jest pod naciskami. Dyskusja polityczna i sztuka kompromisu, panie pośle. Tu nie chodzi, ani ja dlatego nie poświęcam tej sprawie czasu, bo im w tej sprawie nie chodzi o Polskę, tylko o ugaszenie wewnętrznych pożarów. A mi chodzi o to, żeby Polska nie była w gorszej. A mi chodzi o to, żeby Polska nie była w gorszej sytuacji niż Hiszpania, Włochy, Francja i żeby Polacy mogli korzystać z tych pieniędzy, bo znowu wypadniemy, jak to często w historii, przez wewnętrzne kłótnie, które prowadzi obóz władzy słabiej. Ale będą te pieniądze według pana, czy nie będą? To jest zobowiązanie rządu. Rząd prowadził negocjacje, zawarł kamienie milowe, obiecywał Ursuli von der Leyen. Prezydent próbował w tym pomóc, ale my jako opozycja tu już nie mamy naprawdę nic do zrobienia. My możemy ich tylko wzywać, żeby się uspokoili, wzięli do roboty i schowali na chwilę te swoje wewnętrzne kłótnie i po prostu zadziałali na korzyść Polski. Tyle. Co można zrobić? Bartosz Kownacki, oprócz tego, że pewnie można skrytykować Unię Europejską, ale co można zrobić realnie, żeby dostać te pieniądze? Panie redaktor, to nie jest kwestia krytyki, tylko takiej racjonalnej oceny faktów. Otóż, jak nie jest to żadną tajemnicą, że w obozie Zjednoczonej Prawicy były różne oceny tego, czy należy z Unią Europejską rozmawiać i starać się znaleźć kompromis, czy też może pójść bardzo twardo, tak jak proponowała to Solidarna Polska, wetować, co się da wetować z Unii i pokazać, że będziemy tak, jak na przykład zachowali się jak w innych sprawach, bo to nie chciałbym, żebyśmy byli porównywani jak Węgry, czy także inne państwa europejskie. My w większości uznaliśmy, że tak trzeba pokazać, że jest wola kompromisu. I teraz jest odpowiedź ze strony urzędników brukselskich. Czy to są urzędnicy takiej czy innej partii? Wiemy, że Donald Tusk bardzo chciałby przyjąć władzę, to był dramat dla Polski, ale chciałby tą władzę przyjąć. I oni w ten sposób wspierają. Jeszcze 3 miesiące nie damy pieniędzy, jeszcze powiemy, że czegoś nie można zrobić. No może jakoś wykrzaczy się ten rząd i dowieziemy wybory, w innym składzie będzie rząd i przyszły. I to Polacy z tego wyciągną wnioski wcześniej czy później, wyciągną wnioski. Albo mimo tych, bo przecież ci wszyscy urzędnicy, komisarze unijni są z różnych frakcji politycznych, albo dojdą do wniosku, że sprawy wewnętrzne w Polsce to są sprawy wewnętrzne poszczególnych partii. Natomiast interesem Unii Europejskiej jest to, żeby Polacy, nie zwolennicy Koalicji Obywatelskiej czy Prawa i Sprawiedliwości, ale Polacy byli zwolennikami Unii Europejskiej i wiedzieli, że Unia Europejska nie będzie układała polityki wewnętrznej, mieli tego gwarancję. Dzisiaj to jest test dla polityków brukselskich, urzędników brukselskich. Europoseł Platformy Andrzej Halicki mówi, a myślę, że zna się na rzeczy jako europarlamentarzysta, jeżeli środki z Krajowego Planu Odbudowy nie zostaną uruchomione w tym roku, Polska wypadnie z tego projektu. Nie wiem, czy prawda, czy nieprawda, ale chyba trzeba zachować ostrożność i nie zwlekać. Maciej Gdula. No, ja bym zaczął od tego, że środki na realizację KPO od dawna powinny być w Polsce, bo inne kraje dostały zaliczki, a Polska wypadła z tego. To wszyscy tak uważają, że powinny. Tak, no. Ja byłem wśród tych, którzy głosowali za ratyfikacją Funduszu Odbudowy. Jestem oburzony, że jeszcze tych pieniędzy nie ma i to właśnie ze względu na konflikty w obozie rządzącym. Nie jest tak, że tylko Unia zgłasza wątpliwości wobec KPO, ale w ostatnim tygodniu no przecież mieliśmy zupełnie kuriozalne stwierdzenia ministra Ziobry, że nie wiedział, co jest w KPO. To albo jest tak, że minister Ziobro nie czyta dokumentów, później mówi, że nie wie i że to jest wina premiera Morawieckiego. No tak, ale to chyba nie dlatego, tak... nie stąd są wypowiedzi pani Ursuli von der Leyen, że minister Ziobro nie wiedział, co jest w KPO. Nie, ale w Unii, pani redaktor, też przyglądają się temu, co dzieje się w Polsce. No i jeżeli premier odpowiada ministrowi Ziobrze, że nie ma się co przejmować tymi zapisami, my tam tego nie będziemy realizować wszystkiego, no to w Unii od razu mówią, co jak to? To znaczy umówiliśmy się, a teraz premier Morawiecki mówi, że nie będziemy realizować. No to znaczy, że wszystko, co oni mówią, co ten rząd deklaruje, także jeżeli chodzi o praworządność, no to są po prostu jakaś zasłona dymna, bo oni nie traktują umów poważnie i to jest wielki problem i to jest kompromitacja Polski, to jest niszczenie jej wizerunku. No dobrze, ale co teraz powinno zostać zrobione? Bo wszyscy sobie ponarzekali z jednej strony na Unię, z drugiej strony na koalicję rządową, z trzeciej strony nie wiem jeszcze na co, ale w każdym razie co zrobić, żeby były pieniądze? Żeby one nie przepadły. Rząd powinien się dogadać, wyjaśnić wszystkie wątpliwości, które ma Unia, dostosować prawo, jeżeli chodzi o kwestie praworządności i wziąć te pieniądze, bo wszyscy na nie czekamy. Czy prezydent będzie się też próbował dogadywać, czy już swoją misję spełnił i nie będzie się w tę sprawę mieszał? Panie redaktor, ustawa jest przyjęta, wszystkie założenia, powtarzam, to już trzeci raz z uporem godnym lepszej sprawy. Wszystkie założenia tej ustawy są zgodne z kamieniami milowymi. Ja nie o to pytałam. Dlaczego pan powtarza? Ja pytałam, czy prezydent jeszcze się zaangażuje dalej. Pani redaktor, jeśli są jakieś wątpliwości, to tej dyskusji nie należy prowadzić w tej formie, w jakiej przedstawiciele Unii Europejskiej ją w tym tygodniu zaczęli. Wszystko jest do wyjaśnienia. Podchodźmy do sprawy. Czyli spokojnie. Nie na konferencjach prasowych, w różnych krajach ościennych, gdzie indziej. Proszę Państwa, inflacja pobiła własny rekord i osiągnęła właściwie rekord, pobiła rekord z poprzedniego miesiąca i osiągnęła rekord 25-lecia, 15,6% w skali rok do roku w czerwcu. I tutaj się pojawiły różne pomysły, między innymi, żeby podnosić podatki. Powiedział o tym Marek Belka, ale też politycy Platformy Obywatelskiej mówią, że to jest szaleństwo, tak powiedział Rafał Trzaskowski, żeby w tej sytuacji inflacyjnej obniżać podatki, a jak wiemy od 1 lipca mamy obniżkę podatków. W związku z tym trzeba się przygotować, że będziemy zmuszeni te podatki podwyższać. Paweł Kowal. Trzeba działać całościowo, to znaczy mieć plan walki z inflacją, zarówno jeżeli chodzi o podatki, jak jeżeli chodzi o wydatki społeczne. No po prostu trzeba rządu, który weźmie za to w całości odpowiedzialność. Trzeba zweryfikować społeczne programy, myśli pan? Dzisiaj to, co trzeba zrobić na pewno, to wesprzeć nauczycieli, sferę budżetową, jak to się mówi, ale nazwijmy to, żebyśmy sobie wyobrazili los tych ludzi, znaczy nauczyciele, pielęgniarki, służba zdrowia, rozmaite służby odpowiadające za nasze bezpieczeństwo. Są całe grupy społeczne, które nie mają możliwości dorobić, a już i tak słabo zarabiały. To jest działanie doraźne, działanie strategiczne, no to jest program walki z inflacją. Ten rząd nie jest do tego gotowy, dlatego że tajemnicą poliszynela, powtarzaną gdzieś po cichu, jest, że ten rząd sobie tam po cichu mówi, do 20% damy radę, będziemy mieli więcej pieniędzy z podatków, bo inflacja galopuje. No i rząd się wyżywi. Ja patrzę na to z punktu widzenia, tak jak powiedziałem, nauczycieli, pielęgniarek, tych, którzy mają kredyty hipoteczne, czyli około 4 miliony ludzi, którzy dzisiaj, kiedy my sobie rozmawiamy, stresują się, za co zapłacić następny kredyt. Panie pośle, ale co z tymi podatkami? Pana koledzy krytykują. Ja powiedziałem za siebie, tak jak to widzę. Można prowadzić politykę podatkową sensowną wtedy, kiedy jest całościowy program walki z inflacją. Dzisiaj, czy obniżka była złym pomysłem? To był błąd? Dzisiaj można, to co z mojego punktu widzenia jest najważniejsze, wesprzeć najsłabsze grupy, żeby sobie dały rady w inflacji i to jest to, co uważamy za pierwszoplanowe. Czyli to jest jakiegoś rodzaju program społeczny. Chyba że to po prostu. To jest kluczowy program, dlatego że ludzie dostają podwyżki w innych sferach. Ja rozumiem, dobrze, ale proszę mi powiedzieć, co z tymi podatkami? Ja już wszystko powiedziałem, co chciałem powiedzieć. Ale nie powiedział pan. Czy pan uważa, redaktor, że błędem było... Co ja mówię, to ja decyduję. To, co chciałem powiedzieć, najważniejsze, to powiedziałem. Ja pytam o pietruszkę? Nie, ja powiedziałem to, co jest najważniejsze, to nie jest pietruszka. Dzisiaj 4 miliony ludzi siedzi w domu i nie wie, za co płaci następną ratę. Dla mnie to nie pietruszka. Dla kogo pietruszka, to pietruszka. Nie, ale chodzi o to, że pan nie chce odpowiedzieć na pytanie. Ale ja pani powiedziałem, bo pani mi zadaje pytanie tak, żeby mnie zapędzić w kozi róg. A ja nie będę pani odpowiadał o konkretnym podatku. Ja pani mówię poważnie, że można dyskutować o polityce podatkowej w całości, kiedy jest poważny program antyinflacyjny. Bo my się tu nie bawimy w łapki. My musimy podyskutować o tym, ale jeżeli pana kolega mówi, że to szaleństwo, no to ja pytam, czy pan też uważa, że to szaleństwo obniżanie podatków? To ja mówię, że poważna rozmowa o podatkach będzie po wyborach i jeżeli chodzi o moją osobistą opinię, a pani pyta o moją opinię, nie widzę możliwości, żeby ten rząd prowadził poważną politykę antyinflacyjną, taką czy inną, do wyborów w przyszłym roku. Maciej Gdula nie da się zapędzić w kozi róg, bo siedzi w rogu pełnym książek, więc proszę odpowiedzieć na pytanie, czy pan byłby za tym, żeby te obniżki podatków jednak były jakieś takie bardziej wstrzemięźliwe. Teraz to już nie ma o czym mówić, ale czy staniemy przed koniecznością podwyżki podatków? To... Nawet za sobą mam gdzieś tam Kanta, o którym pani redaktor mówiła. Czy o Rukę, nie o Kanta. Jeżeli chodzi o inflację, są tak naprawdę dwa duże zespoły instytucji, które zyskują na inflacji. Dzisiaj to jest jedno, to jest państwo, bo są większe wpływy z VAT-u w związku z rosnącymi cenami i banki, które zyskują na podwyżce stóp procentowych. Nie wiem dlaczego premier Morawiecki postanowił osłabić państwo, obniżając wpływy z podatku PIT. I jednocześnie uderzyć w samorządy, bo dlatego Rafał Trzaskowski mówił, że to jest zły pomysł, bo wie, że po prostu będzie miał mniej pieniędzy w kasie. No i to jest dość odpowiedzialna reakcja samorządowca, moim zdaniem. Ale zdaje się, że w Polskim Ładzie miało być jakieś wyrównanie. Nie wiem, czy ostatecznie jest. Zarówno dla organizacji pozarządowych, jak i dla samorządów. Te utracone wpływy miało być jakoś zrekompensowane. Ale już nie ma Polskiego Ładu. No tak, ale to właśnie o to chodzi, że rząd chce mieć kontrolę nad tymi wydatkami, chce decydować, na co samorządy będą wydawać pieniądze i które samorządy dostaną. No myślę, że niestety będzie tak, że te zaprzyjaźnione z rządem samorządy dostaną, a te, które są bardziej opozycyjne, to już niekoniecznie. Ale ja wrócę do tej relacji między państwem a bankami. Gdybyśmy to my rządzili, na pewno byłby zamrożony WIBOR i po prostu klienci banków płacący wielkie raty mieliby te raty zmniejszone i zmniejszone byłyby zyski banków. Banki wtedy musiałyby się zastanowić, jak inaczej osiągać zyski i starałyby się ściągnąć pieniądze, dać lepsze warunki dla trzymania lokat, uruchomić inne akcje kredytowe. Dzisiaj tego nie muszą robić. I dla mnie też dziwne jest, że nie ma bardziej zdecydowanych działań, podobnych do działań antyinflacyjnych w Niemczech. Tam na przykład wprowadzono tani bilet publiczny, żeby ludzie mniej kupowali paliwa, żeby ono nie szło do góry i żeby to nie windowało cen. Dlaczego my tego nie zrobimy? No, czy dlatego, że to działa w Niemczech, to na złość Niemcom? To jest no właśnie. Przewozy regionalne w Niemczech. Można po całym kraju jeździć przez całe wakacje za jakieś naprawdę małe pieniądze. Otóż to my pomysł. Też zgłosiliśmy pomysł, żeby dzieci jeździły za darmo komunikacją publiczną, pociągami, bo to sprawi, że ludzie chętniej wsiądą do tych pociągów, nie kupią paliwa, a jak będzie mniejszy popyt na paliwo, to będzie też niższa jego cena i mniejsza inflacja. Bartosz Kownacki, obniżka podatków, którą rząd się chwali i szczyci, była dobrym pomysłem, czy jednak w związku z inflacją nie do końca przemyślanym? Pani redaktor, znaczy cieszę się, że i ogromny szacunek dla polityków Koalicji Obywatelskiej, że odsłaniają kulisy swojego programu. Możemy go już zrekonstruować, co będzie się działo w roku 2023, jeśli Donald Tusk zostałby premierem. Wyższe podatki. A to głównie odsłaniał Marek Belka. Marek Belka nie jest w Koalicji Obywatelskiej, ale startował z listy Platformy Obywatelskiej czy Koalicji Obywatelskiej. Politycy Koalicji Obywatelskiej nie odcinają się od tych wyższych podatków. Na pewno będzie wyższy wiek emerytalny, to też już Koalicja Obywatelska czy Platforma Obywatelska zrobiła. Do tego dodajmy zlikwidowanie polskiej armii. Poniżej 100 tysięcy miała polska armia, kiedy przejmowaliśmy władzę. No i jeszcze oddanie całości polityki Unii Europejskiej. Niech ona decyduje. Tu jest problem, bo Niemcy bankrutują ze swoją polityką, więc trzeba znaleźć innego protektora. Nie Moskwa, nie Berlin. Nie wiem, kto tu się znajdzie, ale na pewno znajdą na to rozwiązanie. A jeżeli chodzi o obniżenie podatków, no to proszę zobaczyć niewiarygodność tego, co mówi Koalicja Obywatelska, bo z jednej strony mówi, nie obniżajcie podatków, bo to w sytuacji inflacji jest niedobre i zwiększa inflację. Z drugiej strony mówi się o 20% podwyżce dla nauczycieli czy dla pracowników administracji publicznej, którzy, zgadzam się, nie zarabiają tyle, ile powinni zarabiać. Tylko nie jest tak, jak powiedział pan minister Kowal, że na przykład pani w Biedronce czy pracownik jakiegoś drobnego przedsiębiorstwa, to on sobie łatwiej wywalczy podwyżkę. Nie. I jeżeli my obniżamy, a Prawo i Sprawiedliwość konsekwentnie obniżyło CIT, obniżyło podatek dla ludzi najmłodszych, zwiększyło kwotę wolną od podatku, zwiększyło przedziały podatkowe, czyli stawkę, w której utrzymujemy się w pierwszej grupie podatkowej. I to wtedy traktuje zarówno takiego urzędnika administracji publicznej, który zarabia niewystarczająco, tak samo jak pracownika prywatnej firmy, który również zarabia niewystarczająco i ze względu chociażby na kondycję swojej firmy więcej otrzymać nie może. I to jest sprawiedliwe rozwiązanie. I dziwię się, że partia, która była kiedyś partią liberalną, krytykuje obniżanie podatków. Więc nie ma jednego dobrego sposobu na zlikwidowanie tej inflacji. I tu bym przestrzegał wszystkich przed takim może warto się zebrać i podyskutować i naprawdę nie kłócąc się w tej sprawie. Naprawdę ostatnie zdanie bym przestrzegał, bo tej inflacji używa się jak cepa do walki politycznej, a dobrze bym proszę zobaczyć nawet jak to w koszyku wygląda inflacyjnym, że problemem tak dużej inflacji, poza COVID-em, który był i który rzeczywiście generował inflację, ale są kwestie paliw, kwestie węgla, benzyny czy ropy, tych wszystkich surowców energetycznych, które napędzają na inflację i to jest bardzo duży udział. I co? I odpowiedzią może być nie tylko w Polsce, ale także w innych krajach europejskich, przestrzegam przed tym powiedzenie, to ustąpmy Putinowi, bo chcemy mieć święty spokój, nie chcemy mieć inflacji. Ta inflacja tak wysoka, ona nie jest tylko w Polsce, tylko w innych państwach Europy czy na Stanach Zjednoczonych, jest w kilkudziesięcioletnich przedziałach rekordy bije, jest wynikiem tego, co wydarzyło się na świecie w ostatnich 2-3 latach. Gdybyśmy może zadziałali trochę inaczej, to może 1-2 punkty procentowe byłoby gorzej lub lepiej, ale nie zmienilibyśmy generalnej sytuacji, póki nie pokonamy Rosji. Ja tylko krótko, pani redaktor, bo pan profesor Belka mówił, zdaje się, nie o podniesieniu podatków w sensie ogólnym, tylko o maksymalnym zwiększeniu VAT-u. Maksymalny podatek VAT, który obowiązuje w Unii Europejskiej, jest to 25%. Jeśli pan prezydent deklaruje oficjalnie, że spodziewa się po rządzie działań, które pozwolą zwykłym obywatelom zneutralizować skutki tej inflacji, to leży na przeciwległym biegunie tego, co pan prezydent by oczekiwał. To uderzy w obywateli, to jest chyba oczywiste dla wszystkich. A co można zrobić? Podatek VAT płacą ostatecznie przecież wszyscy konsumenci robiący codzienne zakupy. Pan minister tutaj mówił o odejściu od wskaźnika WIBOR, to jest jedna z dobrych koncepcji. Pan prezydent będzie śledził te propozycje. Pierwsza ustawa już została przyjęta w Sejmie i w Senacie. Analiza prezydenta jeszcze ją czeka i decyzja zostanie podjęta. Dziękuję bardzo. Muszę rozczarować Bartosza Kownackiego. Nie było o murze, ale mur jest prawie gotowy, więc jeszcze będzie okazja, kiedy będzie jeszcze bardziej gotowy, żeby o nim porozmawiać. Dziękuję bardzo. Paweł Szrot. Dziękuję. Paweł Kowal, Maciej Gdula, Bartosz Kownacki, Beata Michniewicz. Do zobaczenia, do usłyszenia.